Dzień dobry, to znowuż my. Idę do Marcinka zobaczyć, co on robi w naszym nowo wybudowanym pomieszczeniu gospodarczym. Zaraz zobaczycie ze mną, jak to wygląda. A ja będę pakowała małe upominki dla swoich klientów, do których jutro jadę z jajeczkami, żeby ich obdarować i przy okazji mamy prezencik. W końcu są święta. Dzisiaj Mikołaj, dostaną jutro, troszeczkę spóźnione, ale zawsze. No, kurki, kuski, wszystkie moje zwierzątka podziękują im za wspieranie naszego gospodarstwa. Mam nadzieję, że jak zasiądą do stołu wigilijnego, to będą nas ciepło wspominać przy spotkaniu z rodziną. O, a tam przy okazji mój Marcinek wychodzi. Dobra, idziemy pakować. O, zastanawialiście się właśnie, co ja będę robić? No to otóż, mam sianko, które dostałam od mojej sąsiadki. Jest to ładne, zielone, takie naprawdę fajne, pachnące. Myślałam, że będę mogła swoje użyć. Niestety, te siano, które my zakupiliśmy, było to już z drugiego pokosu i no powiem... Widzicie pajaca w oknie? Chodź pajacu, chodź, pomożesz mi. Pajacu, tak? A jeszcze dzisiaj rano było kochanie. Albo żabciu. Żabciu, o! Tak, tak. Dobrze, czekaj, bo się zgubię z tematem. A, no to co my kupiliśmy, sianko, było z drugiego pokosu i nie było takie fajne. No, uważajcie na to, co kupujecie. Naprawdę, no, ale my nie mieliśmy za bardzo wyjścia. Tego... Mieliśmy, trzeba było lepiej szukać. No, ale nie, na Oliksie wtedy nie było nic takiego. Może i nie było. Dlatego... Dawaj, ja ci będę wątpić trzymał. No dobra. Popatrzmy, no ale zobacz, naprawdę to jest różnica. My kupujemy siano w balocie, no bo tani wychodzi. Taką kostkę, którą tutaj no, sąsiadka nam sprezentowała, tak. To ile kosztuje? 8 zł? 8 zł, no. No, ale popatrz, wiecie, no, warto by było zapłacić nawet więcej w porównaniu kostkę do balotu, ale jakość jest kompletnie inna. Tak, no jest kompletnie inna. Popatrz, i dużo takich, wiesz, jakichś zbóż, widać, ziaren, widać, a u nas to taki, takie... bardziej, wiecie, prędzej słoma niż trawa, co nie, u nas no, jest. No, ale no trudno, poczekaj, bo muszę jakoś to upchać. To później będziesz upychać. Poczekaj, bo chyba za dużo, wiesz, żebym tak ładnie się jeszcze zdążyła to zawiązać. A po co zawiązać? Dupniesz to na stół już, na razie. Nie my. Wiecie, wy zresztą nas znacie. My to do takich no, świąt mamy inne trochę podejście. Ale szanujemy po prostu. Oczywiście. Każdy może mieć swoje. Dobra, poczekaj. Chociaż trochę byś się postarała. Przecież to przed wideo. Ludzie widzą, że nie mam się cię dźwignąć. Że gruba dupa jesteś. Gruba dupa z twarzy. Nie, nie, nie. Ja sobie najpierw to przygotuję, połamię to ładnie, wiesz? No. I to wtedy mi się ładniej wsadzi. Żeby nie było, że za nami wszystkie stworzenia chodzą. Patrzcie tam. Przecież one nie wiedzą, żeby to jest Stasia, może wiedzą? Gąski? Gąski są. Czekaj. Widzicie, gąski mamy za oknem? Gąski do domu. Gąski na pasztet. Panie, listopad już minął, więc gąskom się upiekło. Wróciłam do domu z tym wszystkim, bo tam było tak zimno, że mówię, nie dam rady tego zawiązać, a jednak palcami muszę teraz sobie manewrować, bo worek mam taki, a nie inny. No wydawało mi się, że były spore, ale jednak siano no, jest dość objętościowe, dlatego no, muszę jakoś sobie... Wróciłam w ciepłe klimaty do Marcinka. Dobra, trzeba to teraz jakoś zawiązać. Pamiętam, mama kiedyś dawała właśnie sianko pod obrus. W mieście znalezienie czegoś takiego, no to nie jest łatwe. Na wsi to wiadomo. Dlatego myślę, że powinni klienci się ucieszyć. Jest to skromny prezencik, ale zawsze.
A tutaj za mną, nie wiem czy widać w kamerze czy nie, o, zobaczcie jaką miksturę przygotowałam. Nie otwieram tego, bo zapachy by były nieziemskie. To jest akurat roztwór czosnkowy dla kurek naszych kochanych na zimę. 200 ml wody, musicie użyć kilograma czosnku zmiażdżonego i zalać to letnią wodą. Ja nie potrzebuję 200 litrów, więc wiadomo, proporcjonalnie sobie odmierzyłam, więc zmiażdżyłam 250 gram czosnku, przecisnąłam przez praskę, zalałam to litrem wody, później oczywiście to przecedzę, nie wyrzucamy tego miąższu, dodajemy też kurkom do paszy, a sam roztwór dolewamy do wody. No, łatwizna. To myję ręce, na wszelki wypadek, żeby później siano mi nie pachniało czosnkiem. Okej, okay, można działać dalej. Nie ma podejrzanych zapachów. Heja, zobaczcie co przyziemna zrobiła. Widzicie jakie smakołyki? Ale nie martwcie się, to nie są dla nas. Ani jednego nie zjedliśmy. Ja musiałam mały kawałeczek skosztować, żeby sprawdzić czy to będzie dobre. I jest, to jest wszystko dla naszych znajomych, przyjaciół, dla naszych klientów. A jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na ten przepis, to zapraszam we wtorek. Wydanie specjalne. Stara wypuściła się z domu. Zostawiłam przyziemniaka i powiedziałam, jadę, zostawiam cię. Już od samego rana, jak zwykle, wy już wiecie co Marcinek zrobił. Oczywiście podniósł mi ciśnienie. Nie wiem dlaczego tak to jest, ale zawsze rano wstanie, muszę sprawdzić, którą nogą on wstaje, czy lewą, czy prawą. Nie jestem w stanie zauważyć, bo ja śpię od okna, a mamy małą sypialenkę, więc zawsze muszę się przez niego przekaturlać, żeby w ogóle wyjść z łóżka, ale to już inna historia. Nieważne, gdzie ja jadę? Nie jest piątek wcale, jest środa. Jadę do klientów, jadę do Jeleniej Góry. W ogóle droga jest jeszcze w miarę, jest ciemno i myślę, że będzie się zapowiadało na niezłą śnieżycę. Nie wiem jak u Was, ale u nas śnieg. U nas jest zimno, w radiu słyszałam przed sekundą, że na Śnieżce jest minus 9. U nas w Domciu było 0, znaczy nie w Domciu, no na zewnątrz oczywiście, więc nie tak źle. Warunki na drodze znośne. Poza oczywiście kierowcami, co niektórymi, którzy są nieznośni. A, tak a propos kierowców. No jak już tak jedziemy, to sobie pogadamy. To Wam opowiem, jaką miałam ostatnio sytuację. Jadę sobie w Jeleniej Górze na dwupasmówce koło MZK. Jeżeli ktoś jest z Jeleniej Góry, to będzie wiedział, będzie znał okolice. I słuchajcie, czerwone światła, no wiadomo, wszyscy stoimy. Zielone, ruszamy, a facet stoi mi na moim pasie i on mi pokazuje, że on będzie skręcał w lewo na MZK. Samo, a ja jestem od środka jezdni. Widzę, że już z zewnętrznej mnie biorą, trąbię na faceta i tak dalej. Wszystko by było ok, gdyby nie jeden istotny fakt, że byłam na telefonie, na Bluetoothie oczywiście, nie to, że miałam telefon przy uchu, nie, nic z tych rzeczy. I rozmawiałam z klientką, żeby wyszła za 10 minut, bo już podjeżdżam. A ja do faceta wiązankę posyłam. Ty kretynie! Jak jedziesz, pierdoło! I tak dalej, i tak dalej. A ona do mnie, Klaudia, wszystko w porządku? A ja, tak, tak, już jadę, zaraz będę. No trochę się później uśmiałyśmy, no tak wyszło, no co miałam zrobić, poniosło mnie, no bo wiecie co, no zmiałam samochody, bałam się, że zaraz mi ktoś w dupę za przeproszeniem przydzwoni, nie miałam jak go wziąć, a ten mi stoi pokazuje, a bo on chce tutaj skręcić, no i na moim pasie stoi, pod prąd, no tak to jest, jak się, czasami jak się coś pierdzieli, to idzie tak ciurkiem cały dzień. O, na przykład dzisiaj wyjechałam teraz i teraz dopiero odkryłam, że nie mam płynu do szyb.
Chyba, że tamten przymarsa, co była resztka letnia. Ale nie sądzę. No widzicie, to jest moje takie przygotowanie do jazdy, do podróży. Dzisiaj w ogóle nie wiem, jakieś takie, nie wiem, czy wy tak macie, ale my z Marcinem już od 3 nocy nie śpimy. Znaczy, no nie tak, że całą noc, ale kręcimy się, no to siku, to jedno, to drugie. Dzisiaj, ja nie wiem, ja już chyba od godziny 3 miałam oczy otwarte, latareczki i po prostu spać nie mogłam. Nie wiem, czy jest pełnia, czy była pełnia, czy co było, czy jakiś wpływ księżyca, czy innych gwiazd, jakiego ustrojstwa. No ciężko. A teraz przedstawię wam Bożenkę w realu. Nie kukłę, tylko moją prawdziwą Bożenkę. Ta-dam! Dzień dobry, Bożenka, jesteś bardzo sławna. Masz pozdrowienia od widzów liczne. Czekaj, niech się ucieszę. No widzicie, ta moja Bożenka trochę lepiej wygląda. Nie ma takiej dużej głowy fioletowej. Nie, jest normalnych rozmiarów. Tam nie ma, tak, chyba. Ale chciała powiedzieć, że nie jest taka płaska. No, chcesz coś powiedzieć? Halo. Dziękuję za wyrazy sympatii i że się wam Bożenka podoba. No. A co to taka plamka? A nie, to jest... No ma się uczy jeszcze. No, to jest mama przyziemniaków, to jest mama Marcina. Poczekajcie, ładnie się ubiorę, bo to przez zaskoczenie niestety. Ale takie najlepsze jest. Nie. Przyjadę do tej prawdziwej Bożenki. Elegancko ubrana, uczesana i wtedy możemy pogadać. O, zobaczymy, trzymamy za słowę, zobaczymy jaką kieckę jej wybierze. No. Na Sylwestra błyszczącą. Aha, o. No. Jest godzina 13:40, ja już mam połowę klientów z głowy. Znaczy z głowy, nie, to źle powiedziane. Załatwionych i zadowolonych. Jeszcze druga połowa mi została, właśnie klientka idzie, więc uciekam i szykuję dla niej paczuszkę łącznie z prezentem. Dobra, do usłyszenia później. Dobra, zaparkowałam, chwila przerwy. Idę teraz szukać Marcinowi gajtek. Jaki gajtek? Piżamowy gajtek, bo wyobraź sobie, ja nie wiem, czy on tak pierdzi w tym łóżku, czy co, a ja nie czuję, bo taką mam fazę i tak mocno śpię, ale zawsze mam dziury na dupie. Idę mu jakieś piżamy poszukać. Nie wiem, ja wiem jaki to jest zwyczaj, bo on siada, nogę podwija na kolanie i po prostu dziurę i naciąga i dziura mu się robić. Dobra, mam nadzieję, że coś znajdę, bo nie mam za dużo czasu, bo za godzinę muszę być w domu, bo znowuż muszę rodziców zawieźć do lekarza. I tak cały czas. Mam, znalazłam jakieś gajtki dla Marcina. To nie jest piżama, to są spodnie dresowe, bo wiecie co, teraz na taką pogodę to on chciał troszeczkę coś cieplejszego, bo zawsze mu kolana wykręca. To znalazłam coś takiego, tylko nie wiem jaki rozmiar, M czy L, u mnie to zawsze, nie wiem, może się w tych utopi. Wezmę jedną i drugą parę, jak jedne będą za duże, to po prostu przyjadę i za tydzień wymienię na mniejsze. Biorę dwie pary. No, ale przynajmniej już nie będzie mi tyłkiem świecił. No, mam nadzieję, że będziesz lub cię zadowolony. Zakupy zrobione. Oczywiście tylko dla Marcinka, bo ja nawet nie mam czasu na latanie. A już mnie to nie bawi. Wiecie co? Kiedyś człowiek chodził, szukał nie wiadomo czego, a później pełno tych lumpów w szafie. Ja jeszcze mam takie buty kiedyś, co ubrałam może z 2 razy. Nie, szkoda pieniędzy i szkoda czasu na takie pierdoły. Tylko konieczność mnie zmusza właśnie do przyjścia tutaj. Dobra, tak czy siak, lecę, bo już chyba rodzice czekają. Kurczę, czy wy też tak macie, że jak wychodzicie ze sklepu na parking, to nie pamiętacie, gdzie samochód postawiliście? No, ja tak mam często, ale dobrze, że samochód jest wysoki, jak zaklikam, to będzie widoczny. Na tych parkingach teraz jest tak ciemno, chyba oszczędzają na prądzie, naprawdę.
Zdałam sobie właśnie sprawę, że ja dzisiaj nawet szklanki wody nie wypiłam. Od samego rana. Jak wstałam, zjadłam śniadanie, ogarnęłam się, spakowałam wszystko, co trzeba do samochodu. Oczywiście tylko jajecznica była na śniadanko. No, dopiero teraz tak sobie uświadomiłam, coś sucho. Pomijając fakt, że ciągle gadam sama do siebie. Ale tak jak już mówiliście, to jest bardzo zdrowy objaw. Chyba Klaudia wróciła. Cholera, 2 dni jej nie było. Miała pojechać jajka rozwieźć, a tu dopiero teraz wraca. No ja już ją przypiluję. Macz, mówiłem? Patrz jaka obładowana. Znowuż byłaś na zakupach! Przecież wiesz, że nie ma pieniędzy! A ty zamiast mi pomóc, to co? Bawisz się, kręcisz. Tak, bawię się, a ile razy byłaś na zakupach? Ile pieniędzy wydałaś? Znowuż wydałaś na śmietankę. Na dobra. Siebie ani dobra, grosza. Kocham cię. Ale bardziej śmietankę. Wiem. No. To był dobry pomysł. A chociaż stęskniłeś się. Tak. Aha, tak. Bardzo. No właśnie widzę, coś nie za bardzo. Bardzo. Poczekaj, no zobaczcie. No pokaż, jak mówisz bardzo. Jak się bardzo stęskniłeś? Bardzo. Jaki uśmiech na twarzy. Od ucha do ucha. O Jezus, o. 2 dni cię nie było. Twoja żabka tutaj, wiesz. No co? Z głodu umierała. Aha, to tylko to. O, widzicie, tylko z głodu i z głodu umierała. Przez żołądek do serca. Widzicie go, zostawić go na chwilę i już płacz histeria. Ale nie za mną, tylko za garami. No. Tam za babą będę tęsknił. Tam. O, słyszycie? Zaraz wam coś pokażę. Wy też się stęskniłyście? Tak, oj patrz, jaka cała ekipa stoi. Dziewczyny, opowiadajcie, co tutaj tato wyprawiał, jak mnie nie było? Co? Był u was, wyprowadził was, kochane maluszki. Jest prąd? Aha. Przeszedł przez środkę, nawet nie wiedzą, czy jest prąd włączony, czy nie. Ale czemu macie butelkę mokre? To bo pada. Jak pada? Stodole pada? Nie, ale... Ale powiem ci, że jak byłam w Jelenie, no to troszeczkę napadało śniegu wczoraj wieczorem. Tutaj też padało. Tak? No. Aha. Przyznaj się lepiej, co ty robiłeś, jak mnie nie było? Ja? Tak. Pracowałem. No, ale no ze szczegółami proszę. Nie. Wszystko ma odpowiedź. Musi postawić kropkę na D, prawda? Tak. O, powiem. O, pokaż tutaj te nasze roślinki, naszego rogatka, który wysechł. Pamiętacie, jak pokazywaliśmy go wam, że był cały nad wodą? No to już jest w wodzie. Nie wiem, czy wysek wygląda, jakby żył. No, ale no dużo lepiej teraz wygląda. No, pamiętacie, to 30 cm było pod nalepką i ja zatrzymałem, nie dolewałem aż do nalepki, bo jeszcze trochę popadało, to woda się podniosła sama z siebie, ale fajnie. Ale wiecie co? Ale to 2 doby lała się woda. Ale moje chyba żalenie pomogło, bo na drugi dzień śnieg spadł, no. Pamiętasz? No. Zaraz zaczęło jakoś padać. Ale no musi. I dobrze, no niech popada, no troszeczkę za mało, ale to dopiero początki. Podobno mają mrozy do nas jakieś duże przyjść, no ale mróz to nie będzie wtedy padać. No, dobra, trzymamy kciuki. A co dzisiaj przed nami jeszcze, kochanie? Relaks. Aha. Praca z relaksem. No, i coś tam Ajaxem, tak? Tak, ale to nie pasuje. Dobra, lecim. Lecim. Ja muszę jeszcze tego paszę zrobić, ale to czekam, no pogoda nie byłaby najgorsza, ale byleby nie zaczęło padać, bo muszę całą paszę zrobić, ostatnie mi 2 dni zostały paszy. A co ty taki w ogóle taki biały jesteś jakiś? No bo dzisiaj, chleb robiłeś? Nie, wapnowałem wejście przed kurnikiem i trochę w kurniku powapnowałem, tak dla pewności. Aha, ale to wapnowałeś tylko wokół kurnika ten pierwszy wybieg, tak? Tak, pierwszy wybieg, no i trochę w kurniku. A, chodź może pokażemy kaczuszki, co? Możemy. Bo ostatnio chyba Irek czy ktoś się dopytywał o kaczuszki. Zrobiliśmy kulturalny porządek właśnie w kontenerze. Już można teraz wchodzić, bo wcześniej było tak zawalone. Wiecie, jak gospodarcze pomieszczenie wreszcie zamknąłem, no to nagle mamy miejsca. No to stąd wyleciała chyba z połowa rzeczy i mamy, no wreszcie mamy dużo miejsca. Możemy pokazać zresztą jeszcze fajny regalik. Ojej, dobra, no to chodź. Widzicie jak śpią? Śpią. To jest ich pora teraz, odpoczynku. Nasze kochane śpioszki. O wilkach mowa, kaczuszki. Wiecie co, ta z przodu, ona jest chyba, wiesz, no mi się najbardziej podoba. Ma ładną tą główkę i szyję taką szarą. W ogóle jest taka trójbarwna.
ta to jest, a ta z przodu co idzie, a ta z przodu co idzie tutaj do koguta, to też jest taka jakaś tak śmieszna. Ale popatrz, ale to bieguski, co nie? Tak, te dwie bieguski są. Widać, no. Że całkowicie inaczej ciało układają i zobacz, jaka gruba jest ta za tą ładną. Wiem, a ta bielutka, ona zawsze taka chudziutka zawsze i drobna była. Prawda? Do stawu nam nie wchodzą, więc nam nie brudzą. Wydaje nam się, że po prostu jest za strome zejście dla nich i dlatego. No i dobrze. Jeżeli chodzi o wodę, to oczywiście Marcin je przyklina codziennie rano, bo no po prostu no tak wychlapują, że no, wiecie, no jest masakra z nimi. Jakieś cząstki, my teraz robimy skrawio, nie dajemy teraz tych płynów, co wam pokazywaliśmy, że kupione, tylko własny czosnek, żeby świeży był. Robiony jest zawsze lepszy niż taki, wiecie, przeleżały. Oczywiście. Suszone albo te wszystkie te koncentraty, to nie jest to samo. Najlepsza jest po prostu własna mikstura, jest świeżutka i w tym momencie to wszystko przechodzi do wody. O, patrzcie, widzicie, coś znalazły. Jak się rzuciły? Tam chyba jakaś taka resztka trawy jeszcze jest. Jajeczek nam jeszcze nie znoszą. Ile one mają, kochanie? Z pół roku? Myślę, że już z pół roku te kaczuszki mają. Bardzo dobrze dogadują się z gąskami. W ogóle gąski na samym początku wzięły je tak pod opiekę i chyba im matkowały. Jeżeli chodzi o ich domek i nocowanie, bardzo często gęsto nie chcą wchodzić nam do kurnika, ale wchodzą pod spód. Są one bezpieczne, bo oczywiście są dwa okręgi z siatki elektrycznej, więc nic im tu nie grozi. Czasami wejdą, w zależności chyba od pogody, czy im się chce, czy im się nie chce. O, dziewczyny idą do swoich koleżanek. Fajnie jest posłuchać kaczuszki, jak się idzie zawsze rano do kurek, nakarmić je, rzucić im jedzonka. Te kaczuszki wydają takie charakterystyczne. A nie wiem dlaczego, często gęsto właśnie tylko rano. O już, gąski, nie denerwujcie się. Gąski szczęśliwe, bo jeszcze jest trochę trawy u nas. To pałaszują, zajadają. Te gąski, które tu widzicie, to chyba będą miały u nas dożywotkę. Tak myślę. Dostaliśmy kilka komentarzy odnośnie gąsek, że fajnie by było, jakby było ich większa ilość, gdzieś tak około 7-8 sztuk i w tym momencie one robią niesamowitą robotę. Chronią kurki przed jastrzębiami, przed wszelkimi drapieżnikami z powietrza i zastanawiamy się, czy na przyszły rok nie zwiększyć ich ilości, ale myślę, że musimy się trochę bardziej przygotować i jakieś osobne im po prostu domek stworzyć. Gąski znosiły nam jajeczka, były naprawdę smaczne, duże, inne w smaku. O, żabcia moja pomaga mi, czyści mi. O, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. O. Króliki ci powinny, a one podziękują na talerze. To przestań. No co? A, paka. Cześć maluszki. Ale wciągnęły te sianko. Przywitajcie się. Dostały wczoraj. Cześć mamcia. Dobra, nie denerwuję cię, zostawiam. To dostały resztkę tego sianka, co od koleżanki dostałam do prezentów, tak? Tak, ale wciągały. A wiesz, jacy klienci byli zadowoleni i zaskoczeni tymi prezentami drobnymi? Fajnie. No naprawdę, tak widziałam taki wyraz twarzy, ich oczu. O, jak fajnie, dziękujemy bardzo. Nikt tam cię nie walnął młotkiem? Nie. Szkoda. Nie byli przygotowani. Nie, czekali tylko z utęsknieniem na jajca. Dokładnie. To chyba, że nie na ciebie, no przestań. O, no pewnie. No, przecież nawet ty też nie czekałeś na mnie z utęsknieniem. No. No widzicie, to jest taka codzienność przyziemnych. Jedna z. Kupa, tak. Oraz więcej kupy. Teraz mamy tutaj utrudnione czyszczenie w tych klatkach, bo cholery. Mówiliśmy wam,
To są, słuchajcie, tylko ten, tylko Kalifornie nam żrą te klatki i Nowa Zelandy. Ale Kalifornie też są często z Nowozelandami mieszane i stąd to może, nie wiem, może jakiś samiec ma gen tego, bobrów, albo gen dzięciołów, albo korników. O, Marcinek czyści i przy okazji kurki czyszczą. No, współpraca. Co się stało? Podrapała. Podrapała cię? O, to nasza pierwsza mamuśka. Kurki, czyśćcie, czyśćcie, czyśćcie tutaj. Budziły się pieski. Co się stało, Tanosku? O co chodzi, Rybciu? Ty powinieneś spać razem z Azją. Co, ktoś tam idzie? No idźcie, robaczki, spać, moje pysie mysie. No później, zaraz się przywitamy. No, idziemy spać. Odpoczywamy. A ja idę zobaczyć regał, który Marcinek złoży. Bo wiecie, jak to jest? Jak coś zrobi, to on musi być bardzo zauważony, wyszczególniony, że jak on to wielką robotę odwalił, musi być doceniony za każdym razem, cokolwiek zrobi, bo jak nie, to jest histeria. I to bardzo duża. O, już się tam udziela. Dobrze, idę sprawdzić. Ja się postarał, ona ze mnie sobie jaja robi. A słyszycie? Już, a słyszycie? Już powiedział. Człowiek się postarał, ja sobie z niego jaja robię. A, ostatnio ktoś w komentarzach zapytał się o te beczki, co nie? Dlaczego my tyle tych beczek mamy? No chyba mówiliśmy. Zacier robimy do bimbru. Aha, a nie, tego to nie. No mówiliśmy wam, no na zboże, to jest to nasz tymczasowy magazyn. Dobra, oby nie. Dobra, idziemy regał oglądać. No pięknie. Ale będę miała miejsca. Zobaczymy, czy zaraz Marcin mi tutaj zagracie swoimi szpargałami. Nie zagracę. A stabilny jest, kochanie? No tak, jak tam wiesz, ciężary dojdą, to się wszystko ładnie jeszcze bardziej ustabilizuje. No. Może być. No to widzicie. To już zawsze pomoże nam trochę w przechowywaniu i magazynowaniu rzeczy, ponieważ jest to pomieszczenie suche, tutaj nie ma kondensacji, nie jest wilgotno. No fajnie, fajnie. Na dzisiaj wam już dziękujemy. Ja z moim termoforem dziękujemy wam. A zapraszamy was. Co ty pierdziesz, jaki termofor ci dziękuję? Co ty ludziom wciskasz, że termofor może dziękować? No przynajmniej ja jemu dziękuję za zachowanie. Ja temu termoforowi już dawno wyrwałem język. Gdybym miał język, to bym podziękował. A cicho bądź. No, nie wtrącaj się. Zawsze musi postawić kropkę na D. No co za pierdoła. No, nieważne, było cięcie, a teraz zapraszamy was w niedzielę na wydanie specjalne, bo będzie o czym? Krabia gotuje whisky. No, w końcu dawno zapowiedziany odcinek zrobiony właśnie w sobotę będzie zlanie 10-letnia whisky w 10 dni. Zapraszamy do oglądania. Pa! Ciao!